Kilka pytań. Czas na podcast, kilka pytań. Neta Pastuszka, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim gościem jest Violetta Piasecka, pisarka, autorka powieści. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich widzów. Pani Wioleto, śni Pani poziomkami albo czy Pani sny mają zapachy? Y Wcześniej śniłam zapach igliwia, ponieważ kiedy przeprowadziłam się do leśniczówki pod framborkiem, uderzył mnie zapach sosen. To był tak intensywny zapach, już dzisiaj go nie czuję tak mocno, bo już tam mieszkam. Natomiast kiedy wracam do Elbląga, czuję zapach spalin, czego nie czułam nigdy mieszkając tutaj. I książka miała nosić tytuł Sny pachnące igliwiem. Ja zakochałam się w lesie, zakochałam się w leśniczówce ale wydawcy skojarzył się ten tytuł ze świętami i pytał mnie, kiedy oddasz tę świąteczną, tę, tę oigliwiu? Aha, więc trzeba było coś zmienić, bo to nie było o świętach. I mąż wpadł na pomysł, że fajny tytuł, z nepachnącym poziomkami. U nas w sadzie są poziomki, ale mąż je brutalnie kosi kosiarką. To może trzeba poczekać i ich nie kosić, żeby wyrosły te piękne owoce, żeby zaczęły pachnieć. Z panem leśniczym nie ma dyskusji. <laughs> Rozumiem, czyli z leśnikami nie dyskutujemy. Nie, nie dyskutujemy, nie drażnimy. Leśniczy jest wspaniały, jest bardzo takim człowiekiem ułatwiającym mi życie na każdym kroku, ale Koszenie, jego rumak, nawet ostatnio zrobił filmik sobie, jego rumak to jest po prostu cudo. On musi mieć trawkę skoszoną, w sadzie piękną, żywopłot przycięty. Także nie dyskutuję już o tych poziomkach. Idę do lasu na poziomki. Ale jest powieść: Sny pachnące poziomkami. To tytuł tej najnowszej, najświeższej, jeszcze pachnącej. No, farbą drukarską. Ona niestety nie pachnie tymi poziomkami, ale czy ta treść, ona pachnie poziomkami? Kartki. Dzisiaj pachną farbą drukarską, bo zjechała z drukarni dosłownie parę dni temu. Natomiast treść pachnie lasem, pachnie poziomkami. Pani redaktor, oddając mi książkę po redakcji, napisała: Pani Wiolu, gratuluję kolejnej wspaniałej powieści i zazdroszczę miejsca, w którym pani mieszka. Napisała mi, że spłakała się niemiłosiernie. Ja też przyznam szczerze, że oddając książkę, już zaakceptowane zmiany w powieści. Też sobie popłakałam, dlatego że rzeczywiście na, nadmiar tych emocji i tego piękna jest przekazany. Pachnie, pachnie lasem. Nie tylko poziomkami, ale pachnie malinami, pachnie jaśminem, pachnie głogiem. Kwiaty głogu bardzo pięknie pachną, kwiatami jarzębiny i, i tym wszystkim, co w lesie jest najpiękniejsze. A teraz w moim lesie, w lesie, który nas otacza, jest intensywny zapach konwali. Mamy całe połacie konwali tuż przy bramce. Pięknie pachnie. To chyba taki urok, mieszkać poza miastem. Ja napisałam nawet takie zdanie w tej książce. Kto raz zamieszkał wśród szumiących drzew, wśród bezkresnych pól, wśród dróg prowadzących w nieznane, ten już nigdy nie zatęskni za miastem. I to jest prawda. Mieszkam tam trzy lata, ale to piękno sprawiło, że stałam się innym człowiekiem. W ogóle gdzieś odeszły stresy, odeszły... Od, odszedł pośpiech, odeszły nerwy jakieś. My z mężem nie pamiętam, kiedy ostatni raz w ogóle jakąkolwiek sprzeczkę, pomijając to, że w ogóle się rzadko kłócimy, ale chyba nawet nigdy. Ale w lesie na wszystko jest czas, na wszystko jest spokój. To się wszystko zrobi, to się wszystko ogarnie. No, czasami rzeczywiście pracuję długo, bo pracuję po nocach, ale... Kiedy kończę pisać powieść, kiedy kończę pisać rozdział, wychodzę nocą, ptaki śpiewają całe noce, a szczególnie wiosną. A w nocy po dwunastej, gdzieś pierwsza, a czasami też i koło dwudziestej, jest niesamowite wycie wilków, bo koło nas jest stado wilków. I to ich wycie jest tak, takie nieporównywalne do niczego innego, jest taki metaliczny dźwięk, dopiero kiedy skończą wyć, a wyją mniej więcej od pół minuty do dwóch minut całe stado wyje, to wtedy jak one umilkną, szczekają po prostu wszystkie okoliczne psy i nie tylko psy, szczekają również koziołki w lesie, bo kozioł szczeka tak samo jak pies. I ja, gdy zamieszkałam trzy lata temu, to te szczekanie mnie bardzo zwiodło, bo byłam przekonana, że w lesie jest gdzieś przywiązany pies, pies i ja po prostu szukałam, chodziłam po lesie i szukając gdzie ten pies, gdzie to szczekanie, żeby uratować zwierzaczka. Dopiero mi mąż wytłumaczył, że nie, 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 nie. To kozioł tak szczeka. Czyli te odgłosy natury, a czy te dźwięki natury i natura, którą pani otacza, pomaga w tworzeniu, pomaga w pisaniu? Tak, bo jest cisza i spokój, jest zielenie, jest to bardzo uspokajające i yy, yy, szczególnie właśnie tą książkę o leśniczówce, Sny pachnące poziomkami, yy, w niej oddałam cały urok, ale będzie, Sny pachnące igliwiem już będzie 29 października. Dopiero zacznę ją pisać teraz po targach książki, ale planowana jest premiera na 29 października, dlatego, że nie chciałam tego pięknego tytułu, który mi naprawdę bardzo intensywnie pachnie, a wydawcy pachnie świętami. Zostawiać bez echa. Zresztą moi czytelnicy, my początkowo nazywaliśmy w grupie takiej czytelniczej fanów Wiolety Piaseckiej, książki na obcasach. Zresztą pozdrawiam wszystkich grupowiczów. Cały czas na tę książkę mówiliśmy sny pachnące Igliwiem, i trochę czasu zajęło, zanim się przedstawiliśmy na sny pachnące poziomkami. Ale nic straconego, no bo Igliwie i sny pachnące Igliwiem też jeszcze, jeszcze przed nami. Wróćmy do tych wiosennych, letnich snów, które pachną poziomkami. Czy miejsce, w którym Pani mieszka, było też inspiracją do napisania tej książki? Początkowo nie chciałam umieszczać w naszej leśniczówce akcji. Zresztą przeniosłam ją do Lublewa Gdańskiego. Ostatnia książka była o Fromborku, o Elblągu, więc chciałam już gdzie indziej. Ale po paru stronach miejscowość została Lublewo Gdańskie, pod Lublewem dokładnie Leśnictwo Górki. Ale jest opisane wszystko, co jest w moim domu. <laughs> Lena buja się na bujawce, która jest wystrugana przez naszego takiego artystę. Bardzo piękna, zresztą drewniana na cztery osoby, i ona tam wypoczywa na tej bujawce. Ona tam wspomina, dlatego że książka zaczyna się pogrzebem jej ojca. I to jest takie brutalne, że leśniczówka to jest nasz dom służbowy. Gdy leśniczy odchodzi na emeryturę, musi się wyprowadzić w ciągu sześciu miesięcy. Ale gdy Leśniczy odchodzi z tego świata, jego żona, jego rodzina musi się wyprowadzić w ciągu trzech miesięcy. I tutaj moja książka zaczyna się właśnie od tego. To było inspiracją, że tatuś umiera i dziewiętnastoletnia dziewczyna, która jest w trakcie zdawania egzaminów maturalnych, książka akurat dzieje się w maju, nagle zostaje bez dachu nad głową, dlatego że jej mama zmarła, kiedy ona była dzieckiem. Ojciec drugi raz się ożenił ale mococha mimo że dostała jakieś tam mieszkanie zastępcze 40 metrów nie wzięła ze sobą pasierbicy. I nagle ona została zdana na łaskę i niełaskę swoich własnych sił, swoich możliwości. I tak się właśnie zaczyna historia. Ona siada na takim ściętym pieńku za sosnami, te sosny akurat kwitną i to jest ten moment, dzisiaj też one tak pięknie kwitną. Yy, ona siada na takim ściętym pieńku i przez te sosny, przez te igliwie ogląda ten dom. Dom, w którym spędziła mimo odejścia mamy, która odeszła bardzo wcześnie, zmarła. Ona to dzieciństwo wspomina bardzo szczęśliwie. Tata był wspaniałym człowiekiem, jej przyjacielem i ona marzy o tym domu. Tam, jej, tam, tam jest wszystko piękne i z czasem, kiedy ona, im, ona dłużej jest w Trójmieście, bo ona w końcu znalazła pracę w Trójmieście, w w ciężkich chwilach i w chwilach radości ona wraca, już nie do tego domu, bo leśnictwo objął nowy leśniczy, ale ona na tej ścieżce ogląda i wspomina swoje dzieciństwo i młodość, właśnie skryta za, tymi, za tym igliwiem cudownie pachnącym. Obok niej, przy pięjku, rosną poziomki i one rzeczywiście tam rosną. Rosną poziomki i i konwali, i ona jest, no, no, czuje, że straciła to, co, co przynosiło jej życiu sens. Można powiedzieć, że tak naprawdę świat zatrzymał się albo też wewrócił się do góry nogami w, w tak młodym wieku. Tak, ona się czuje wy, wyrzucona poza nawias yy, i nie potrafi sobie znaleźć miejsca. Mimo, że w trójmieście jej się no, można powiedzieć, że nieźle ułożyło, dlatego że dostała od razu pracę w Galerii Bałtyckiej. I szefowa, która nie jest być może wylewną osobą, bo wiadomo, bizneswoman, ale w jakiś tam sposób jej pomaga. Przygarnia ją i udostępnia jej pokój. Ona nie wynajmuje pokoi, ale żal jej się zrobiło dziewczyny i wynajęła jej pokój. Nie ma tam między nimi jakichś tam stosunków oprócz grzecznościowych, ale Lena ma ten pokój oczywiście potrącany z tej pensji. Ma ten pokój, chodzi nad morze, bo jedyne, co, ją, co jej przynosi takie odprężenie i ukojenie, to morze, spacer po plaży. Przypomina sobie właśnie, jak z mamą spacerowała, ale to nie to. Ona chce do lasu, ale do lasu nie ma możliwości już wrócić. No bo jak? Czy to jest taka opowieść o marzeniach, o takich naszych pragnieniach z dzieciństwa też trochę? Do czego byśmy chcieli wrócić w tym naszym dorosłym życiu? To jest książka o mojej codzienności, ale i o marzeniach. My jeszcze tutaj z mężem mamy w Elblągu mieszkanie, bo tu mieszkaliśmy całe życie i nie sprzedaliśmy go, no bo wiadomo, tu, tam jest dom służbowy, ale już mieszkając trzy lata, myślimy o tym, że bardzo ciężko będzie wrócić do miasta, jeśli w ogóle jest to możliwe. Chyba nie chcemy wrócić gdzieś pod Elblągiem, może jakiś mały domeczek albo coś będziemy myśleć, na szczęście to jeszcze 10 lat, więc wszystko może się zdarzyć, napiszę jakiegoś bestsellera <grym> i problem się sam rozwiąże. Natomiast tak, dzieciństwo kształtuje całe nasze dorosłe życie i to, co my pokochaliśmy, ja zresztą znam taką córkę leśniczego, która i studiowała w Warszawie, i mieszkała w Warszawie. Ja się dziwiłam, jeszcze wtedy nie znając tego cudownego lasu, tego, ty, tych cudownych ptasich treli, ty, tej zieleni, tego spokoju, ja się dziwiłam jej, że ona w Warszawie się nie odnajduje. Przecież tam i lepsze możliwości, i lepsza praca, i, i, awa, i awans. A teraz, Moniko, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Bardzo ci rozumiem, że nie chciałaś do Warszawy. Ktoś, słuchając naszej rozmowy, a mieszkając w mieście, może powiedzieć albo pomyśleć sobie: Jak to się przeprowadzić na wieś, jak to się przeprowadzić do lasu? Przecież tam w domu, wokół domu, przez cały rok jest tyle obowiązków do wykonania o wszystkim trzeba pomyśleć. To prawda. Mąż, na szczęście, bardziej ma, miał do czynienia z ogrodnictwem, z ziemią, wiadomo leśniczy. Jak tylko się przeprowadziliśmy, to jest ogromny teren, mieszkam na takiej leśnej polanie i to jest ogromny teren, zasadziliśmy wokół tej polany 140 świerków. I proszę mi wierzyć, że to jest namiastka tego, co, 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 co tam powinno być posadzone. Zaraz obok po, posadziliśmy również całą plantację świerków, ona już sięga mi tak gdzieś powiedzmy do połowy uda, a była taka malutka, to były takie 10 centymetrowe malutkie świerki. Posadziliśmy bardzo dużo roślin. To akurat był czas pandemii, więc nic się nie działo wokół, nie można było się przemieszczać. My jeszcze nie mieliśmy telewizora, radio odbierało tylko też w niektórych miejscach, bo w lesie jest wszystko piękne oprócz zasięgu. A my czekaliśmy na remont tej leśniczówki i nie chcieliśmy się z początku przeprowadzić. Mąż dojeżdżał do pracy. Ale 14 marca, kiedy ogłoszono lockdown, już wiedzieliśmy, że będzie ogłoszony lockdown. To dosłownie spakowaliśmy wszystko w jeden dzień i stwierdziliśmy, że trudno remont remontem możemy mieszkać sobie bez remontu i mieszkaliśmy rzeczywiście bez remontu, więc czuliśmy się jak na wakacjach, bo nie inwestowaliśmy jeszcze wtedy w szafki, kupiliśmy tylko jakieś kanapy, jakieś coś bardzo pilnego, ale w kuchni były stare, stary stół, tylko stał taki długi i w kartonach stały talerze, szklanki i sztućce i mówiliśmy weź podaj mi z pierwszej czy z drugiej szuflady tam talerz, więc odsuwało się karton, ale przez to myśmy się przez ten półtora roku czuli po prostu jakbyśmy byli na wakacjach i sadziliśmy, duży mamy bardzo duży ogród, ten ogród był taką plantacją mięty. Ja byłam, ta wiedziałam, że tę plantację mięty, plantację w cudzysłowie oczywiście, że zlikwidujemy, ale byłam bardzo ambitna i tą miętę całą przesadziłam w doniczki, w skrzyneczki, żeby pachniało i się na miętę uczuliłam. <laughs> Ale doprowadziliśmy cały ten, całą tą wielką polanę do ładu. Ogród już mamy bardzo pięknie zadbany. W tym roku jeszcze posadziliśmy, taki zrobiliśmy malinowy chrośniak. <laughs> Czyli posadziliśmy 50 sadzonek malin, pięknie w rzędach. Zasadziliśmy w sadzie bardzo dużo borówek, wiśni, a zresztą w sadzie były i jabłoni, i grusze, i śliwy, ale chcieliśmy jeszcze też zostawić coś po sobie, że kiedy za 10 lat przyjdzie następny leśniczy, żeby pomyślał sobie o nas z czułością, że tutaj pięknie też. Coś w ten kawałek ziemi włożyliśmy w swoją pracę. Czy o tym wszystkim też przeczytamy w snach pachnących yy, poziomkami, czy też tam ten opis, przepiękny sadu, znajdziemy. Tak, oczywiście. <laughs> oczywiście oddałam tej książce całe serce. Ale nie myślcie sobie Państwo, że jest tylko o przyrodzie. To jest tylko namiastka, natomiast każdy rozdział zaczyna się opisem, ale. My teraz współcześnie nie piszemy takich opisów jak dawniej. Robiła to na przykład Eliza Orzeszkowa w Nadniemnym, czy w Trendowatej. Ostatnio wszystkie klasyki czytam, a właściwie słucham audiobooków, dlatego że przygotowuję się do napisania sagi historycznej o tuleni syberyjskim wiatrem. Chcę się osłuchać z językiem, więc jestem po tych wszystkich lekturach, a właściwie w trakcie. My teraz, a szczególnie ja ostatnio, 4 lata temu, byłam na takim kursie na Uniwersytecie Gdańskim, co można współcześnie zrobić z językiem polskim. I te wszystkie opisy przyrody są opisane czasownikami. Wszystkie tam, wszystko żyje, więc. Nawet te opisy, te, ci ucztelnicy, którzy już przeczytali książkę, jest ich niewiele, bo książka dopiero w piątek została rozesłana, ale każdy, kto już przed premierą zakupił książkę, już ten egzemplarz ma, czy tam do niego dochodzi. Więc ludzie przez weekend przeczytali i już dostałam informację, że są opisy przyrody przepiękne, że każdy rozdział zaczyna się takimi kilkoma zdaniami dosłownie tych opisów przyrody, a reszta to emocje. Jest miłość, zdrada, strata, namiętność, wszystko. Wydaje mi się, że też bardzo dużo nadziei jest w Pani e, powieściach. Że nadziei, że nieważne co się w życiu wydarzy, ale to światełko w tunelu, że wyjście nawet z najbardziej trudnej w danej chwili sytuacji jest. Dziękuję, że Pani to powiedziała. Po prostu się wzruszyłam, dlatego że mi przyświeca takie hasło. Ja mam nawet na stronie internetowej książki, które niosą nadzieję. Chcę, żeby szczególnie kobiety, ale mężczyźni też, bo wiem, że dużo mężczyzn czyta moje książki, ale chcę, żeby kobiety wiedziały, że można wyjść z najgorszej sytuacji, z najgorszej, y, która wydaje się beznadziejna, wszystko w naszych rękach, wszystko, nieważne. Ważne tylko, żebyśmy mieli zdrowie, a reszta jest naprawdę nieważna. Czy nieudany związek, czy nieudane małżeństwo, czy dziecko, które sprawia problemy, y, z każdej sytuacji można wyjść, akurat z dzieckiem, który sprawia problemy. To proszę mi wierzyć, że najważniejsza jest rozmowa. Rozmowa, żadne krzyki, żadne awantury, żadne kary, żadne stresowanie, nic nie da, wręcz przeciwnie. Tylko rozmowa. Wiem, przeszłam przez to. Czy to są książki napisane życiem? Tak, w każdej, każdej postaci oddaję coś z siebie. Bardzo dużo z siebie oddałam dwóm postaciom w moich powieściach. Pierwszej, Przyjdzie pogoda na miłość, były tam trzy przyjaciółki: Magda, y, Joanna i Zuzanna. Joanna była świeżo upieczoną polonistką, ja też jestem po filologii polskiej. Y, I nagle po skończeniu studiów zdarza się z, z życiem, nie może znaleźć pracy w swoim zawodzie. Na dodatek rzucają narzeczone. Y, Magda, y, zakochana w swoim chłopaku, godnym, niegodnym tej miłości, jak się okazało niegodnym, rzuca dla niego wszystko. I poświęca się tylko Karolowi. A wiadomo, że jak kobieta rzuci wszystko i poświęci się mężczyźnie, to mężczyzna. Nie powiem, że jest złym mężczyzną i jej nie kocha. Tylko on kochał tamtą kobietę. Tamtą z jej wadami, zaletami, ale tamtą, nie taką poświęcającą się dla niego. Natomiast Zuzanna jest takim. Ponieważ Joanna i Magda popadły w wielkie tarapaty, chciałam dać im cudowną dziewczynę, takiego kolorowego ptaka. Dałam Zuzannę. Zuzanna chce zostać modelką. Jest bardzo wesołą dziewczyną rozrywkową, bardzo dobrą zresztą, ale niestety zostaje tę modelką i wikła się w seks, aferę w kręgach władzy. <noise> Także wszystkie moje bohaterki popadły w kłopoty, i ja oddałam swój charakter i swoje marzenia Joannie. Natomiast drugą postacią, którą, której oddałam całe serce i siebie, to jest Natasza Małecka z Narzeczonej dla milionera. Bardzo dużo w tej postaci jest ze mnie. Narzeczona dla milionera tak naprawdę niedawno była powie niedawno była promocja tej książki, bodajże pod koniec marca, nie okrzepł jeszcze kurz i dobrze nie opadł, a już mamy kolejną powieść. Tak, narzeczona dla milionera miała dokładnie 22 marca premierę, ale ja, gdy zaczęła się pandemia, przewartościowałam całe swoje życie. Dlatego, że ja od 20 lat utrzymywałam się ze spotkań autorskich i z pisania. Z pisania książek dla dzieci. Głównie to tak naprawdę ze scenariuszy teatralnych, bo wiadomo, że ta prowizja z książek nie jest jakaś tam wielka. No, i biblioteki już takich autorów, których uznają, że są godni zaproszenia, którzy już mają coś do powiedzenia. A ja miałam bardzo dużo tych biografii dla dzieci, przecież biografie Andersena, były noty z Andersenem, czy opowieści o Ignacym Paderewskim, To zapraszają nas na spotkania autorskie i e, płacą nam honorarium, czy Ministerstwo Kultury, czy samorządy, czy biblioteka. I rzeczywiście, my, jeśli mamy dużo tych spotkań, to możemy godnie żyć, e, mieć taką powiedzmy przeciętną krajową zależy ile tam też jeździmy. Ale kiedy była pandemia, kiedy ogłoszono pandemię, miałam mieć 178 spotkań autorskich na terenie całej Polski i nagle zaczął dzwonić telefon tylko każdy odwoływał te spotkanie. Ja byłam bardzo załamana, bardzo chodziłam po lesie i w, w tym lesie Zastanawiałam się, co będzie dalej, chociaż mąż mnie uspokajał, spokojnie, będzie dobrze, wszystko się ułoży, ale jak ma się ułożyć, jak ja straciłam źródło dochodów, a tutaj jeszcze mieliśmy kredyt do spłacenia i to spory, więc to się wszystko, ja prowadziłam działalność, to była działalność literacka, ale oczywiście rozliczałam się z ZUSem, wystawiałam faktury bibliotekom czy wydawcom, a tu nagle, a tu nagle klęska. I chodziłam po lesie i pomyślałam, zawsze marzyłam o tym, żeby napisać powieść dla dorosłych. Więc przestań się zamartwiać, weź się do pracy, nie będziesz myślała o tym. I bez wiary w to, że znajdę wydawcę, dosłownie bez wiary, to była moja terapia. Przyjdzie pogoda na miłość, była książką terapeutyczną dla mnie. Oddała mi naprawdę dużo takiego dobra, takiej pozytywnej energii, bo Usłyszałam, że jak jest człowiekowi źle, to wystarczy się uśmiechnąć, albo napisać coś dobrego. I ja się skupiłam i na jednym, i na drugim. Bez wiary, że znajdę wydawcę, zaczęłam pisać. I wtedy ukazała się pierwsza książka. Wydawcę znalazłam bardzo szybko, w jeden dzień. Okazało się, że, że ktoś chciał wydać, i wydał jeszcze w tym samym roku. Oddałam książkę w maju, bodajże, czy na początku czerwca, a już we wrześniu się ukazała, także wydawca bardzo chciał wydać. Szara godzina. Ale ja zadałam sobie pytanie, czy chcę po skończeniu pandemii dalej jeździć na spotkania, co było bardzo męczące. Proszę sobie wyobrazić, że jak dojeżdżałam do hotelu, przyjeżdżałam gdzieś 600 km w jeden dzień, to nawet gdy byłam w najpiękniejszym zakątku Polski czy świata, ja niczego nie zwiedzałam. Ja po prostu szłam do hotelu spać, odpocząć, byłam... Przez te 20 lat bardzo wiele razy w Krakowie, ale nigdy nie zwiedzałam miasta, nigdy, nawet Wawelu, co jest moim marzeniem. Nie było na to czasu, możliwości, dopiero teraz zwiedzę. <grywa> no i zadałam sobie wtedy pytanie: czy rzeczywiście po skończeniu tej pandemii chcę tak jeździć? No. Nie da się tak utrzymać z książek, żeby napisać jedną książkę w roku. Musi być ich więcej. Żeby żyć na takim godnym poziomie, takim, żeby zarabiać tyle, przeciętną krajową, trzeba pisać cztery książki w roku. A ponieważ potraktowałam pisanie jak pracę, ja nie mówię o bardzo sławnych nazwiskach, o takich nazwiskach już, które się wybiły i które są no na topce: Remigiusz Mróz czy Katarzyna Bonda, czy Magdalena Witkiewicz. Wszystko przede mną, ale póki co muszę pisać bardzo dużo i chcę pisać bardzo dużo. I te 8 godzin przy biurku rzeczywiście spędzam. Czyli żeby napisać cztery książki w roku, trzeba pisać 10 tysięcy znaków dziennie, rozdział. Pan Andrzej Sepkowski mi to kiedyś powiedział, byłam z nim w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze wtedy pisałam tylko dla dzieci i pomyślałam, ależ co ten pan Andrzej Sepkowski do mnie mówi. Trzeba mieć wenę, żeby pisać. Dzisiaj z ręką na sercu, panie Andrzeju, jeśli pan mnie słucha, przepraszam, hał, hał, odszczekuję, miał pan rację. Jaka wena? Wena jest tylko dla leniuchów. Po prostu to jest ciężka praca, miał pan rację. I ta ciężka praca, ona też owocuje, bo świeżo upieczone bułeczki już tutaj z nami, ale wiem, że już oddana do wydania została kolejna. Powieść. Dom pełen tajemnic. Tam pełen tajemnic zupełnie inna książka niż wszystkie moje dotychczasowe, przede wszystkim nie współczesna. Dzieje się, zaczyna się w roku 1836, a kończy w 1842. Więc to nie jest zresztą taka stricte historyczna książka, ale jest w niej bardzo dużo ciekawostek historycznych. wszystkie, Wszystko jest na faktach oprócz głównej postaci, ale główna postać jest inspirowana e, postacią historyczną, która. Mnie jako jeszcze wtedy pretendującej, marzącej o pisaniu wioletce, na ostatnim roku studiów filologii polskiej bardzo imponowała, a mianowicie klementyna stańskich Hoffmanowa, pierwsza kobieta w Polsce, która pisała zarobkowo, która utrzymywała się z pisania. Bardzo długo nie chciała wyjść za mąż, chciała tylko pisać. Była krytykowana przez późniejsze pisarki, przez Elizę Orzeszkową, przez Narcyzę Żmiechowską, dlatego, że pisała takie moralitety dla panienek z dobrych domów, o zasadach dobrego wychowania, ale jednak była tą prekursorką, która wzięła na siebie, na swoje barki, ogromną krytykę, a mianowicie mężczyźni twierdzili, że kobieta nie powinna pisać, bo jej się psuje postawa. I stanęła na przekór wszystkim, żeby udowodnić, że jednak to też jest zawód dla kobiet. Tak, jak najbardziej. Dzisiaj już wiemy, i nikt tego nie kwestionuje, że kobiety potrafią pisać i potrafią pisać bardzo dobrze. Natomiast wtedy nikt nie chciał z kobietami rozmawiać, zresztą. George Sand jest tego najlepszym przykładem. Ona nie tylko zaczęła pisać pod męskim pseudonimem, ale nawet zaczęła się ubierać po męsku. A zaczęła się ubierać po męsku, dlaczego? Dlatego, że ją nie wpuszczano na spotkania literackie dla, przeznaczone były wtedy tylko dla mężczyzn, na takie panele dyskusyjne. I ona po prostu w stroju męskim dostawała się tam. I dzięki takim kobietom ten rynek i cały świat właściwie zmienił się. i i, w, I to dobrze, to dobrze. Tak, dała jej mojej bohaterce, właśnie cechy tamtej. Zresztą, Klementyna Stański-Hoffmanowa jest kilka razy wymieniona w tej mojej powieści, i ta moja dziewczyna, w przeciwieństwie do Klementyny, chce wydać powieść. Klementyna zresztą też pod koniec swojego życia wydała powieść, ale wtedy jeszcze wydawała tylko te właśnie poradniki dla młodych dziewcząt. Natomiast moja bohaterka, bije się z tym, żeby się przedostać. Niestety nie chcą jej wydawcy wydać. E, bardzo ma ciężką drogę do wydania tej książki. Również wydaje pod męskim e, nazwiskiem, pod nazwiskiem swojego kochanka. No, ale tam już nie biorę jeńców. Tam już jeńców nie ma. Tam jest po prostu samo życie. No, ale kochanek, jak to kochanek. Raz jest, raz go nie ma. I, i poszedł z powieścią. A autor zupełnie inny. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów. Do zobaczenia na kartach powieści. Dziękuję Państwu za wysłuchanie podcastu. Kilku, kilka pytań, a jednocześnie polecam, żeby śnili Państwo poziomkami i igliwiem i wszelkimi innymi zapachami i żeby Państwa sny były piękne, a marzenia spełniały się. Do usłyszenia. ペタン。